urodził się właściwie w tym roku, a rozpoczął się tak naprawdę od akcji Miś, kiedy postanowiliśmy zebrać od dzieci misie, ich ulubione misie i przekazać do Centrum Zdrowia Dziecka. Kiedy już zrealizowaliśmy to zadanie, zostało nam kilka misiów i pozyskaliśmy ciasteczka od Tago, które postanowiliśmy przekazać innym potrzebującym. Więc zawieźliśmy te rzeczy do domu dziecka w Wyszkowie. No i jak już poszliśmy za ciosem, nasz przewodniczący Rady Rodziców, pan Łukasz Mituła, zapytał, czy robimy bieg? Oczywiście robimy. Ja biegam, dlatego chciałem zorganizować bieg. I Wojtuś i Oliwia są wyjątkowymi dziećmi, dlatego ta forma zorganizowania biegu dla nich tak bardzo się spodobała. I widzimy, prawda, ile osób dzisiaj przyszło i pobiegnie z nami. Dzielimy się tym sercem, dzielimy się tym, co mamy najcenniejsze. Tymczasem taka uśmiech i Oliwii, i malutkiego Wojtusia, prawda, no jest przepiękny i dodaje bardzo wiele sił. Dlatego cieszę się, że to wszystko tak może nam się dzisiaj pięknie rozwijać. W tej chwili huragan też wspiera nas w biegu, jest jednym z naszych partnerów. Burmistrz Wołomin jako patronat honorowy, myślę, że również do tego celu się przyłączy już dzisiaj. Dzisiaj w trakcie tego pierwszego biegu myślimy o tym następnym, o inicjatywie, ale też chcemy zrobić bieg charytatywny dla osób chorych, dla dorosłych chorych z hospicjum, prawda? Żeby też oni mieli właściwą opiekę, żebyśmy nie zapominali o nich. Właśnie to, co możemy zrobić, czasem jest to niewiele, ale jednak, prawda, jest to słuszne dla nas. Until it was too late, and I was hit with it. Hungry, feeling okay, or something inside.
Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej puszka była najcenniejsza. I też sprawdźmy, proszę Państwa, dzisiaj, żeby te puszki biało-niebieskie też były najcenniejsze, bo wszystkie pieniążki, tak jak Oliwia na Wielkiej Orkiestrze zbierała dla innych dzieci, dla dorosłych, to dzisiaj my zbieramy dla Oliwii. Jesteś nasz bohater, Wojtuś, za chwileczkę przyjdzie do nas. Pomoc, to wszystko mamy dla Państwa za darmo. Ciasta, napoje, słodycze, to wszystko jest dla Państwa za darmo. To może na początek, duczki, zróbmy hałas dla Wojtka i Oliwii! Wielkie brawa, wielkie brawa! Wojtuś jest pierwszy raz na takiej imprezie i jest na imprezie zorganizowanej. Dla niego nie ma nic piękniejszego. Proszę mi powiedzieć, jak Pani ma na imię? Marta. Marta, brawo dla Pani Marty! Wielkie brawa! Jest też Oliwka z puszką. Zaraz pogadamy też z tatą Oliwki. Pani Marto, czy się podoba, czy jest fajnie, czy będzie dobrze? I może parę słów dla naszych wszystkich biegaczy. Jest pięknie, bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wszystkim mocno kibicujemy. Co robimy w zamian? Robimy hałas! Jest hałas. Jest z nami również tata Oliwki. Tata Oliwki. Maciek, parę słów, jak wygląda sytuacja. Byłeś na trasie biegu, czy to jest długa trasa, czy czekają nas jakieś przeszkody, czy wręcz przeciwnie, zamówione słońce tylko będzie sprzyjało naszym wszystkim zawodnikom. Myślę, że dacie radę. 3 lata temu, tak Wojtku, biegliśmy z Tobą 1200... 1430 mniej więcej. Biegły dzieci i dały radę. Tutaj jest 680 metrów, zatem z pewnością każdy z tych roczników wpisanych poradzi sobie i pobiegniemy. Pobiegniemy dla Oliwii, Wojtusia. Nie mogę nic powiedzieć, wzruszenie mnie bierze i nie mogę za bardzo się wypowiedzieć. Brawo dla naszych dzielnych rodziców! Wielkie brawa dla naszych dzielnych rodziców. Duża wdzięczność jest dla Was, że przybyliście tak licznie do nas. Chciałbym podziękować przede wszystkim rodzicom i Oliwii i Wojtusia, ponieważ w trakcie jednej rozmowy telefonicznej to wszystko, co tutaj widzimy, zostało stworzone. Rozmawiałem z Maćkiem ponad godzinę czasu. Mówię, Maćku, zrobimy bieg dla Oliwii i dla Wojtusia. Będzie coś wspaniałego, coś, czego jeszcze w duczkach nie było. Dziękuję dyrektor przedszkola, pani Iwonie Przywoźnej. Dziękuję pani burmistrz Wołomina, że objęła ten bieg swoim patronatem, że dzisiaj przyjdzie i pobiegnie z nami. Dziękuję wszystkim sponsorom, partnerom, patronom medialnym. Dziękuję firmom i osobom prywatnym, które pomagają nam, które dzisiaj wesprą finansowo Oliwię i Wojtusia. Dziękuję paniom z Rady Rodziców Przedszkola Pszczółki Mai, ponieważ to my jako Rada jesteśmy głównym organizatorem tego biegu i mam nadzieję, że w następnym roku również uda nam się stworzyć coś tak wyjątkowego. Ulicę długą w ręce naszych żołnierzy. Grupa rekonstrukcyjna, historyczna. Parasol, wielkie dla nich, brawa, nie bójcie się! Wiem, że jest piękna i długa. I młodsi poprowadzą ich na ścigaczach w internecie. Jest z nami coraz więcej internautów. Jest z nami cała okolica dzięki Koti Light. Pani burmistrz, dziękujemy, że jest Pani z nami, że objęła nas Pani honorowym patronatem. Bardzo się cieszymy, więc Szanowni Państwo, pora na wystartowanie jednego z 7 biegów w dniu dzisiejszym. Grupa Parasol jest z nami, DSF również. Szanowni Państwo, jeszcze nigdy na linii startu nie było aż tylu kamer, tylu nośników multimedialnych. Relacje zobaczycie wszędzie. Cały internet owładnął duczki, a duczki owładnęły cały internet. Dobra, Szanowni Państwo, to co? Myślę, że najlepiej będzie oddać głos patronom honorowemu dzisiejszych biegów, dzisiejszych zawodów, pani burmistrz Elżbiecie Radwan.
Szanowni Państwo, no dziś trzeba powiedzieć, duczki rządzą, ale nie tylko, bo cały Wołomin wam kibicuje, cała gmina Wołomin i wszyscy ludzie dobrej woli, o dobrych sercach, o niesamowitej wrażliwości. Jak się tutaj patrzę na te osoby, które są zgromadzone, dla Wojtka i dla Oliwki otworzyliśmy swoje serca, myślę, że i portfele, bo wiadomo, każdy grosz potrzebny. I wy tu jesteście po to, żeby pokazać, że tworzymy jedność i jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę, na ludzką niedolę, ale też wspomagamy. Wspomagamy przede wszystkim. Wiecie, jak fajnie być burmistrzem takiej gminy, jak fajnie być burmistrzem was. Dziękuję, że jest za tak liczną obecność. I organizatorom oczywiście też dziękuję. I wszyscy się będziemy świetnie bawić. Myślę, że ten bieg pokazuje, jak fajnie być razem, jak można dużo zrobić wspólnie dobrych rzeczy. Bawmy się wszyscy dobrze i oby same dobro z tego wyszło. Dla dzieciaków, dla Wojtka, dla Oliwki, ale i dla nas. Bo poczujemy się po prostu dumni, że potrafimy pomagać. Dziękuję wam bardzo. Cozy Light Sound Event, kreator koszulek, Miejski Dom Kultury w Wołominie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie, Ochotnicza Straż Pożarna, Starej Grabie Ochotnicza Straż Pożarna, w Zagościńcu, Patron Medialny, Portal Duczki.pl, Fakty WWL, Ajko Byłka, Net Konkret, Wieści Podwarszawskie, Życie Powiatu Wołomińskiego. Jest z nami również przyjaciel, dyrektor Zespołu Szkół w Duczkach, pani Małgorzata Wyszyńska. Od 10, bo tak najlepiej. Bo wiadomo, nikt nie lubi długich przemówień. Zróbmy tak, im większy będzie hałas, tym szybciej zaczniemy. Duczki, jesteście? Duczki są, ale jeszcze jest mała dziewczynka Nadia. Ona czeka na swój numer. W Duczkach pod honorowym patronatem burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Pani burmistrz jest z nami, mówiła do nas, dodawała otuchy naszym zawodnikom, naszym uczestnikom. Uwaga, pierwszy bieg. Ale później... Odpoczniemy. I Sebastianem. Nie.
Pokaż medal do kamery. Pokaż medal. Uśmiechnij się. O tak, rękę w górę. Tak zrób. Tak zrób, wygrała. Wszyscy! Zakończony pierwszy bieg! Mamy tutaj naszych licealistów, chodźcie, pomożecie mi. Niech PZU, z którym nasze przedszkole współpracuje. Dobrze, Łukasz biegnie z puszką, tylko nie wysyp, tylko nie wysyp. Ułatwcie robotę Łukaszowi. Monety, bo... grupy Parasol. Drugi bieg zakończony! Ja też mam puszkę, bo wiem, że się dziękujemy Ani za to, że przedszkolaku pod wasze logo, pod to piękne logo, gdzie rekord świata w biegu na 600 kilka metrów. Wszystko dla was. Mamy tyle osób. Cześć! Osoby z numerem w roku 2012 jest u mnie do odbioru. 3 maja podsumowanie. Nie jestem pewien, czy będzie równie mocno, równie głośno. Pięknie ze swoim wnuczkiem jest puszka i zapraszamy, na to zapraszamy za 10 minut. Właśnie za 10 minut tutaj odpalasz na tą prawej stronie. Jest to kwiatka, jest to grupa. O, łapka w gipsie. Póki do niego pójdziemy, porozmawiamy, jak ta grochówka smakuje dzisiaj właśnie. Na naszych zawodników złote medale. Tak fantastyczny dzień, pełen słońca. 2-1, poszli, poszli. 2010 i w towarzystwie rodziców, w towarzystwie cioć. No to wygląda to całkiem nieźle. Tu już, szanowni państwo, nie ma żartów. W tym roku chyba też
wielka orkiestra. Tak, tak, ale my dzisiaj, teraz, właśnie teraz, podczas organizatorem, pani dyrektor, pani nazwiska, kochani. Ta trasa będzie pokonywana w ekspresowym tempie. Mamy pierwszy numer, numer 82. Numer 83, no tutaj podajcie, jest numer 107, następny 11, jest to samo, jest numer 32 i wszystkie na rocznika 2010. Są zmęczeni, mowa o rodzicach, są uśmiechnięci, mowa o zawodnikach. Wielkie brawa dla naszych zawodników, dla naszych biegaczy. Nie dziecko, otwórz mi ten soczek, bo ja się muszę napić. No i o tak, dobrze, szanowni państwo, za 15 minut kolejny bieg. Musiałem, bo to super przedszkole. W budynku szkoły są ciastka, jest ciasto przygotowane. Kochają swoje wnuczki, chodzi o miłość do małych dzieci. Te przebiegi na przyjemności, oczywiście medal za ukończenie. I ja widzę już pierwszego wnuczka. Babcie, zostawię dziadka, numer 22. Numer 22, zwycięzca biegu babci i dziadka. Kolejny uczestnik, numer 39. Wielkie brawa. Tutaj pięknie finiszuje jeden z młodych. Zawodnikiem jest 25, jest dziadek, za chwilę dowiemy się, jak ma na imię dziadek z numerem 25.
Biegają do nas kolejni biegacze. Wielkie brawa w towarzystwie swojej babci. Jest babcia 19. Jest babcia numer 19. Dajcie jej złoty medal, dajcie jej soczek, dajcie jej coś słodkiego. Mamy kolejne babcie, mamy kolejnych dziadków. No coś fantastycznego. Czekamy jeszcze na dyrektor panią Iwonę Przybożną, ale ona dzisiaj naprawdę bardzo dużo się nabiegała. I zobaczcie, zobaczcie, to biega, jest wartość to lata. Szósty bieg zakończony! A my też możemy? Możemy? Czekaj, oni. To jest naprawdę na pełnym sprincie, brawo! Uczestnicy są już na ulicy Lipowej. Jest pierwszy wielki brawa numer 17. Damian Piwko, wielkie brawa. O miejsce numer 2, sprint do samego końca. Jest miejsce numer 2. Jest miejsce numer 3. Miejsce numer 4. Szyje trafiają kolejne złote medale. Wielkie brawa. Za wysiłek, proszę bardzo, gratuluję. No to już nie lada wyzwanie. Mam receptę dla was, zacznijcie od zaraz. Zamiast pączków, ciastek, jabłko i banana. W dniu dzisiejszym, w dniu radości, wszystkim uczestnikom, organizatorom, sponsorom i patronom pierwszego biegu przedszkolaka życzymy 100 lat pomyślności. Niech smutek zniknie w górskim potoku, by radość zakwitła jak róża co roku, by na twarzy Oliwii i Wojtusia promyczek słońca nigdy nie zniknął i trwał do końca. Te życzenia od nas przedszkolaków płyną i choć skromnie ułożone są dla wszystkich tu obecnych przeznaczone, i co jeszcze? Już chyba niewiele. Śmiechu w domu i lodu w niedzielę i przyjaciół najlepszych na świecie i wszystkiego, wszystkiego co chcecie. No i jeszcze najważniejsze słowo. Dziękujemy i za rok jeszcze więcej osób o dobrym sercu i chcącym pomagać innym dzieciom w naszym... To jednym z pytań będzie, czy w duczkach na biegu było fajnie. Pewnie, że fajnie. Order na szyję. Order na szyję. Główny sponsor Deochem. Na początku podziękowania, później w imieniu dzieci order uśmiechu. Szanowni Państwo, to umówmy się tak, parę słów od naszego głównego sponsora, a później mega, mega informacja i mega niespodzianka. I umówmy się tak, że im większe będą brawa dla naszych sponsorów za pomoc, tym krótsze będzie przemówienie. Tak się umawiamy. Uwaga! Dziękujemy, Duczki Hałas! Szanowni Państwo, przypominam sobie słowa Jana Pawła II, który powiedział: bogatym jest ten, który posiada, tylko ten, co daje. Widać, ile bogatych serc mamy tutaj w tej okolicy. Dziękuję bardzo, że mogliśmy pomóc i pomagać naszym podopiecznym, wszystkim dzieciom. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to dla nas ogromnym zaszczytem jest to, że mogliśmy uczestniczyć w tym biegu i bardzo, bardzo się cieszymy,
że tak wiele serdecznych ludzi również się dołączyło do tego, bo widać, jak ogromne serce Państwo mają. I przede wszystkim chcielibyśmy też skierować słowa do rodziców, zarówno Wojtusia, jak i Oliwii. I chcielibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę to jest dopiero początek. I my byśmy bardzo, bardzo chcieli dalej Państwa wspierać i dalej Państwu pomagać. Dlatego mamy taki krótki list do rodziców. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Drodzy rodzice, codziennie zmagacie się z chorobą swojego dziecka i podejmujecie wszelkie działania, aby stan jego zdrowia polepszał się. Wasza ciężka praca, szereg wyrzeczeń, odwaga, siła i determinacja sprawiają, że jesteście świadkami cudów, które dzieją się na waszych oczach. Bo cudem można nazwać każdą nową zdobytą umiejętność dziecka, zaś największą i najpiękniejszą nagrodą dla was jest uśmiech, który pojawia się na jego twarzy. Wiemy, jak wiele środków jest potrzebnych, aby zapewnić odpowiednie leczenie i rehabilitację. Jesteśmy stale z wami. Rozumiejąc wasze potrzeby i trudności, jakie musicie pokonać, deklarujemy pomoc i wsparcie finansowe w leczeniu waszego dziecka. Wierzymy, że właściwe działania medyczne, opieka lekarska oraz rehabilitacja są w stanie przyspieszyć poprawę zdrowia waszej pociechy, a dzięki temu zwiększyć radość waszych serc. Mamy nadzieję, że chociaż w małym stopniu przyczynimy się do tych cudów, które dzieją się na co dzień w waszych domach czy na sali rehabilitacyjnej. Pamiętajcie, że macie przyjaciół, którzy mocno i serdecznie wspierają was i będą wspierać nadal, wierząc głęboko w sukces waszych starań. Bardzo bym prosiła rodziców Wojtusia i rodziców Oliwki. Tak, i od nas wielkie podziękowania. My jako organizatorzy, ja pamiętam rozmowę z Maćkiem i Martu, troszeczkę mi się głos łamie, a to właśnie Kasiu, dla ciebie piękny bukiet kwiaty, za tą nadzieję, za tą miłość dla Oliwii. I dla Marty również, piękny bukiet, za to wszystko. Szanowni Państwo, mówiłem, że to nie koniec. Mamy prawdziwą petardę. Uwaga! Uwaga! Rodzice zostają na scenie. To, że przez cały dzień, przez cały bieg zbieramy pieniądze, to nie jest nic nowego. Natomiast nasi sponsorzy dodatkowo dla Wojtka i dla Oliwki przekazują po 5000 zł na głowę. Wielkie, wielkie brawa dla pani Anny Jadackiej, dla pana Bogdana Domagały. Wielkie brawa. Tak jak mówiliśmy, tak jak deklarują, tak na pewno będzie. Wojtek Ratyński, Oliwia Myrcha, 5000 zł już teraz od zarządu spółki DJM Chemical Poland S.A. No a dodatkowo oczywiście ogromne wsparcie od Państwa w naszych puszkach. Czy coś można do tego dodać? Nie, myślę, że nie. No dobra, to lecimy dalej, lecimy dalej. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, zróbcie dla nich hałas! Chyba, że rodzice chcą coś powiedzieć, tylko widzę, że delikatnie zaparowały oczy, więc myślę, że ich uśmiech i wzruszenie jest największe. Zgadza się? Tak, Marta myślę, że chce coś powiedzieć. No tak jak ja, Maciej. Dla nas to była niespodzianka, także no, bardzo jesteśmy zaskoczeni i bardzo chcieliśmy tu w imieniu Marty, która już nie może wymówić, to ja powiem. Bardzo dziękujemy panie Bogdanie i pani Ani. I to nie koniec, bo przypominam, że nasze puszki są naprawdę ciężkie. Jak policzymy, to na pewno powiemy wam, ile w nich było, a już po 5 jest. Bardzo wam, bardzo serdecznie dziękuję. Duczki, zróbcie hałas! Wielkie, wielkie brawa, wielkie brawa! A my też znajdziemy chwilkę, żeby też podziękować innym, tym, którzy podzielili się naszym sercem. Prosimy robić zdjęcia, zobaczcie, ta chwila. Dziękujemy na tej bardzo. Ściance. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tak. Na pewno jest to już uwiecznione. Tak. To co? Na herbatkę zapraszamy. Na herbatkę. Pewnie. Dobra. Kolejni, którym chcemy bardzo serdecznie podziękować. I dla kobiet, i dla mężczyzn. Tu. Ewa też ma numer 15 z tyłu, taka moda. Zapraszamy Kino Helios! Kino Helios, zapraszamy Alicję! Kino Helios. Dziękujemy Krzysztof, dziękujemy. Dziękujemy. Złoty order. Jest pani Kasia.
Proszę nie sugerować się napisem na plecach. Ja już to zrobiłem i... Dziękujemy bardzo serdecznie panowie i pani. Leona, dzięki. Dziękuję. Będzie zdjęcie. Prosimy zdjęcie, jeszcze nie mamy z Wojtkiem zdjęcia dzisiaj. Tak. Pytanie, czy jest wam gorąco? Nie. W związku z tym, że jesteśmy sąsiadami, tak więc... Poszedł dalej. Idziemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy. Kto jak dzisiaj grochówkę, rękę do góry. Tak. Pięknie. Jest. Jeszcze Wojtek, siebie możesz nabrać. Dziękuję. I dalej. Co mamy dalej? Firma Foto Wideo Dąbrowski. Krzysztof i Barbara Dąbrowscy. Aparat. Krzysztof i Barbara. No to są, a robią sobie zdjęcia nawzajem. Takie zdjęcia są urocze. Dziękujemy pani. Ten napis też nie jest przypadkowy. Na komentarzach były jeszcze napisy dla pana Krzysztofa. Jest Krzysztof, jest Żaba, więc bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, podziękujemy wszystkim. Same mocne uściski. Przyszła duma i elita wołomińskiej, polskiej militarii. Tak, oni są zawsze. Oni mają, kiedy macie nadanie patrona swojej szkole? 19. I zapraszamy, o której godzinie? Tego nie wiem. Zapraszamy 19, o której? O 11 zapraszamy na plac 3 maja, będzie nadanie imienia pierwszego liceum PUL w Wołominie. I dziękujemy za wspaniały pokaz. I zapraszamy panią dyrektor zespołu szkół w Duczkach. Tutaj są reprezentanci, pan Maciej i pani Marta i sama Oliwia chcą, zapraszamy pana Łukasza na scenę, panie Łukaszu. Chodźcie, on tak dziękował wszystkim, a teraz trzeba jemu podziękować po prostu. Pan wszystkim dziękował, panie Łukaszu. Serce za serce, po prostu. Słuchaj, teraz nie całuj, słuchaj. Serce za serce. Ten bieg jest zorganizowany przede wszystkim dla Oliwii i Wojtusia. I dlatego dzieci razem z rodzicami chcą panu szczególnie podziękować. Dziękujemy bardzo i wielki hałas dla pana Łukasza! Szklane, piękne serce. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo. Tak. Panie Łukaszu, proszę jeszcze zostać na chwileczkę, bo tu jest dla pana też podziękowanie. Podziękowanie dla pana Łukasza Mituła, przewodniczącego Rady Rodziców Przedszkola Pszczółki Mai w Duczkach, za pomysł i organizację pierwszego biegu przedszkolaka dla Oliwii i Wojtusia. Znacie państwo na pewno cytat naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II. Dziękujemy panie Łukaszu. Jestem pełna uznania za pana poświęcony czas, wysiłek, który właściwie trwał od stycznia, a sprawiał panu tak wiele radości. Dziękuję bardzo. Zwycięzcą kategorii 2013 i młodsi w kategorii dziewczynki Marcela Ryciuk, wielkie brawo! Ryciuk, zapraszamy Marcelę do nas! I to dla ciebie, Marcelinko, fanfary! Chodź tutaj na podium, stajemy! Juhu! Super, dla ciebie, gratuluję ci! Niech ten puchar będzie takim pierwszym, żebyś zdobyła wspaniałe nagrody na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie, bo czasem od tego się właśnie zaczyna. Na Igrzyskach Olimpijskich! Na Igrzyskach Olimpijskich, dobrze. Zapraszamy do nas. Chodź szybko, chodź słońce do mnie. Proszę. Można? Wielkie brawa. Pewnie, że można. Wielkie brawa. Kostnienia na podium. Dawaj. Pierwsze miejsce. Gratuluję pani. Gratulujemy. Był na ciężki puchar. Gratulujemy. Brawo. Wielkie brawa. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego akurat ten puchar trafia w ręce tej pięknej dziewczynki. Dziękuję ci, skarbie, bardzo. Pomóc? Zejść? Pomóc? Czy dam radę? Kurna, wysportowana, elegancko, super. Piękna chwila tak naprawdę. Być może właśnie teraz tworzą się marzenia, tak jak ten bieg był marzeniem i to marzenie zostało spełnione, tak jak właśnie marzenia tych naszych dzieci, kochanych. Te puchary pierwsze medale. Ja przypomnę, że puchary wręczała między innymi Oliwia Myrcha, bohaterka dzisiejszego biegu. Między innymi wielkie brawa w imieniu burmistrza Wołomina, burmistrza Dyna Zwiedź. Dla niej również wielkie brawa. Wielkie brawa. Dziękujemy za pomoc.
Tak wyglądają nagrodzeni w pięknym blasku złota. Te puchary są naprawdę ciężkie, więc dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy. I teraz tak, zaczynamy już. Mamy cztery kolory numerków startowych. I mamy cztery słoiki. Będziemy losowali teraz wspaniałe nagrody. Aż te cztery startowe.